momencie, kiedy nikt się tego nie spodziewał. Nie byliśmy na to gotowi. Nie mogliśmy stawić mu czoła. Przez lata panowania światła nasza czujność była uśpiona. Nasz opór był zbyt słaby. Siły ciemności opanowały świat. Rzeczywistością, a światło było już tylko legendą przekazywaną przez najstarszych ludzi. Gdy panowanie mroku wydawało się już ostateczne, pojawiła się iskierka nadziei. Pojawił się człowiek, którego serce wypełniała światłość. To on poprowadził nas i zachęcił do walki o to, co najcenniejsze. Do walki o światło. Światło, światło. Let's go.
dobre ze złem, światłości z mrokiem, rozgorzała na dobre, mając ostatecznie uwolnić ludzkość ze szpon ciemności. Przykład młodzieńca o sercu czystym i niewinnym otwierał umysły kolejnych ludzi. Ludzkość wygrywała wojnę z siłami ciemności. Ludzie odzyskali światło i nadzieję na dawne życie i radość płynącą z beztroski i spokoju. Visual Sensation. Dziękujemy. Dyja Jurbalnik, jak wam się podobało?